Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie ponownie w Brawl Starsy, bo ostatnio, przyznam wam, wciągnąłem się w tą grę. I uwaga, mamy do odebrania dzisiaj Star Dropa. Specjalnie z nim czekałem, mimo że mogłem go odebrać wczoraj, ale czekałem na to, żeby móc go odebrać na odcinku. Wiecie dlaczego? Bo ja liczę na to, że w końcu wypadnie mi legendarny Star Drop. W poprzednim odcinku pisaliście mi, że to legendarne Star Dropy są najlepsze, a nie mityczne. Faktycznie, ja tego jeszcze nie wiedziałem, poznaję tą grę dalej, ale już wiem i wiem, że legendarny jest najlepszy, więc z legendarnego będziemy się cieszyć niesłychanie, więc klikamy to i uwaga, co my tu będziemy mieli? Bardzo rzadki, okej? I niestety będzie bardzo rzadki. No dobra, trudno. Trochę średnio, bo liczyłem na to, że będzie coś lepszego, ale zbieramy sobie na 8-bitowca. No i jutro będę mógł odebrać legendarnego Stardropa już na 100%. Więc może jutro nagram kolejny odcinek, gdzie po prostu odbiorę tego Stardropa. A my jesteśmy w gierce, była jakaś aktualizacja. Nie wiem tutaj, co ta aktualizacja zmieniła, ponieważ nie grałem za dużo i nie wiem, w sensie, kiedy ta aktualizacja przed chwilą zrobiłem, wczoraj jeszcze jej nie było chyba, jak to nagrywam. Dobra, no nieważne. W każdym razie klikamy sobie tutaj te wydarzenia, żeby zobaczyć, co my tutaj ciekawego mamy. Uzbieraliśmy sobie może jakiś poziom, coś tu ciekawego możemy odebrać, niestety nie. Nie kupuję na razie karnetu, z tego powodu, że nie jestem przekonany, czy ten karnet jest mi jakoś tak bardzo potrzebny. Aczkolwiek wydaje mi się, że następny sezon może bym go w końcu kupił, bo wiecie, bo skoro i tak gram w tą gierkę jakoś, no to... No to może by było warto mieć tego, jak to się nazywa? Karnet. Karnet, oczywiście, może by było warto. Mamy 744 pucharki, więc nie jest to za dużo. Mam nadzieję, że za niedługo troszkę się to nam podniesie. Zbieramy sobie tutaj oczywiście na tego robocika, na 8-bitowca. Nie wiem, czy to jest... mógłbym go kupić tak naprawdę od ręki. Mógłbym go odblokować teraz za 19 tych gemów. Ale wydaje mi się, że my to uzbieramy dosyć szybko, tym bardziej, że patrzcie, mi się wydaje, że jak tutaj byłem i patrzyłem sobie tutaj, nie tutaj, tu na te pucharki, patrzcie, jak zdobędę 750 pucharków, to tu dostanę te jakby, jak to się nazywa, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, zdobyć więcej pucharów, odblokować tę nagrodę, no to są jakieś takie punkty, które właśnie mi zasilają to, więc jeżeli tutaj potrzebuję 100 punktów, a w tutaj, jak dobrze, czekajcie, gdzie ja to klikałem wcześniej, bo już się gubię, tu. Jeżeli tutaj dostanę 200 punktów, no to lekko, to my musimy tylko zdobyć kilka pucharków więcej, dobra. Bierzemy w takim razie, na czym my zdobędziemy tutaj sobie fajne pucharki. Weźmy sobie na zbieraniu klejnotu, może na samym starcie. I gramy dalej tą postacią, bo w poprzednim odcinku była ona prze mocna. Więc po prostu skupiamy się na niej, tak żeby faktycznie nią tutaj rozgromić i polecieć grubo, dobra. Lecimy i zniszczmy tutaj wszystkich po kolei. Taktyka musi być prosta i musi być, wiecie, taka... taktyka musi być skuteczna. O, tak to... O nie. O nie, niszczą nam ziomeczka. Dobra, tu leży. Dobra. Wygrywamy. O nie, dobra, tam gościu pokonał. Dobra, tu. Wycofajmy się. O kurczę, tu są jakieś zawodnicy, są tu mocni. Są tu mocni ci zawodnicy. Dobra. Dobra, nie trafiłem sobie moją super umiejętnością, ale... Tutaj normalnie walimy tego. Dobra, git. O nie, zginę! Nie! Dobrze. Uciekamy. Git! Udało mi się uciec, ale fart! Dobra, tu. Dobra, tamten zginął. Jest git. Bierzemy te gemy. Musimy to wygrać, panowie. Dajemy radę. Okej, tutaj. O nie, tamten jest jakiś mega mocny ziomek. Dobra, idźmy tutaj pomóc po tej stronie. Dobra. Uwaga, robię akcję. Trzeba tutaj zaatakować, więc lecę tu. Dobra, tak, let's go, zaatakowany i pokonany, let's go. Dobra, tu, lecisz ty, dobra, koniec. Bierzemy to i wygrywamy tą grę, normalnie. Dobra, tu. I teraz uwaga. Pyk. Dobra. Bijcie go. Dobra, ja się tu. Ile się tam przyciągam. Dobra, tu. Let's go. Dobra, ale żeby ich zniszczyli. Zniszczyliśmy ich potężnie, dobra, 15 sekund do końca. Teraz się chowajmy się. Ja mam najwięcej tych gemów, nie mogę zginąć, bo my jeżeli... Tamten niech się z nimi męczy, ale my nie giniemy. Zostawcie nas, let's go, łatwo z wami. Dobra, i jeżeli ja teraz dostanę wystarczającą ilość pucharków, żeby odblokować kolejny tamten poziom, to po prostu będzie genialnie. Plus 8 pucharków, a ja chyba tam potrzebowałem... Kurczę, nawet nie wiem ile, szczerze mówiąc, chyba 4 potrzebowałem, nie? Czy nie? Czy mi się myli? Dobra, nieważne, weźmy sobie tego Star Dropa. No niestety, rzadki, więc dostaniemy tutaj totalny syf. Ale uwaga, ile my tu potrzebujemy? Mamy to, odbieramy to i odblokowujemy w tym momencie 8-bitowca! Let's go! Ej, dobra, jak fajnie!
końcu mogę sobie zagrać jakąś inną postacią, bo mi się odblokowało. Okej, okay, kogo my tu chcemy teraz robić? EMZ albo wydaje to się być ciekawsze. Więc wybierzmy tą B, a my sobie wybierzmy teraz 8-bitowca. Chcę zagrać 8-bitowcem. 8-bitowiec wydaje się być mega ciekawy. Nie wiem, czy to będzie łatwa postać, czy ciężka. Spróbujemy. Spróbujmy dalej na tym zbieraniu klejnotów, bo fajny jest ten typ. Ale to jest chyba postać, która na daleko strzela, bo mi się wydaje, że ona tak po prostu ma takie działka jakby, że tak tak strzela taką serią jakby. Więc zobaczymy, czy się nie mylę, czy dobrze pamiętam. Uwaga, to jest tak? Tak, dobrze myślałem, okej. A więc lecimy tu i teraz tak, dostajesz ciosa, o kurcze, dobra, pyk, leżysz, dobra. Teraz tam strzelamy, dobra, tu, dobra, no i super, elegancko. Elegancko, dobra, biorę tego gema, ja go biorę. Okej, okay, dobra, nie wziąłem ja go, ale... Ale został zniszczony, sekundę. Dobra, git, dobra. Tam jest w krzaku, pyk. Dobra, leżą. Ja nie mogę, dobra, 8-bitowiec też jest mocny. Robi, takie spustoszenie sieje. Dobra, git. Dobra. Okej, okay, lecimy tu, rzućmy im tego ulcika tam gdzieś. O nie, bije mnie coś. Dobra, git. Mam mało życia, musimy się wycofać lekko. Dobra, niech on się wyleczy, ten 8-bitowiec. Dobra, leczymy się. Co jest? Co to było? Co to za miny były? Ja nawet nie wiedziałem, że tak coś może być w tej grze. Dobra, leć, dostajecie tam ciosy. Dobra, tu. Ja muszę się trzymać z daleka. Wow! Dobrze. O nie. O nie. Ej, te bomby są mega mocne. Dobra, leży. Bierzemy to. Pryp. Dobra. Lecimy z tym. Pryp. Dobra. Nie, no mega mocne. Wygrywamy lekko, łatwiutko. Ej, ten 8-bitowiec też jest mocny. Naprawdę mocna postać, więc kurczę, bardzo się cieszę, bo w tym momencie mamy dwie fajne postacie. I ten 8-bitowiec i tamten drugi, który się nazywa bodajże Buz. Ale pewności nie ma, zaraz to sprawdzimy. Wydaje mi się, że Buz się nazywa. Uwaga, zobaczmy, czy się nazywa, czy dobrze mówię? Buz, tak jest, Buz. No to te dwie postacie naprawdę mocne. Dobra, ulepszę sobie trochę tego 8-bitowca, bo fajnie by było, jakby on miał jakieś mocniejsze, że tak powiem, rzeczy. Pogramy sobie nim dzisiaj, bo trzeba czymś nowym pograć w końcu. Dobra, okej, już bardziej nie mogę go ulepszyć. Więc git, okej, czy on ma jakieś... O, tu możemy jakieś rzeczy dodawać mu. Weźmy kradzie z cheatem, natychmiast teleportuje się do swojego wzmacniacza obrażeń. A to drugie, liczba pocisków podczas kolejnego ataku 8-bitowca wzrasta do 18 ładunki na mecz. Kurczę, no fajne. Aha, to trzeba kupić. Mnie na to nie stać. Dobra, no nie mam tyle coinów tutaj, jak widzicie, bo właśnie przed chwilą wydałem. Ale dobra, to nie jest ważne. Tam sobie ulepszyliśmy, możemy zagrać kolejne. Ale już nie chcę grać tego zbierania klejnotów. Zagrałbym sobie teraz może jakieś starcie solo. Bo chciałbym się zmierzyć sam na innych graczy i zobaczyć, czy jestem w stanie ich tak łatwo pokonać, czy nie. Czy jestem w stanie ich tutaj zniszczyć. Ej, troszkę się mapa zmieniła, widzę. Może to przez tą aktualizację jest jakaś, prawda, nowa teraz. Fajnie, niech jest w takim razie. Dobra, wychodzimy stąd i idziemy sobie tak. Tam musimy polecieć, więc namierzmy to miejsce. Pyk. Tu i strzelamy w to. Dobra. Okej. O wiele bardziej wolę strzelać w ludzi. Dobra. O! Wow, dobra, uderzył mnie tam mocno. O nie, on ma jakiegoś dziwnego bumeranga, nie chcę z nim się bić. To jest niesprawiedliwa walka. Dobra. O nie, nie trafiłem sobie, tak jak chciałem. O nie. Dobra, tam ktoś zginie, dobra, jest. Dobra, bierzemy to. Let's go, wygrałem! Let's go! Dobra, ten 8-bitowiec jest mega mocny, bo ja jestem w stanie bardzo z daleka zniszczyć oponentów i to, tak naprawdę trzeba się trzymać po prostu z daleka od nich i jest luz. Ej, ja mam 14, zwycięską pasę mam 14. Dobra, jestem jakiś nie do pokonania w ogóle. Dobra, zobaczmy, czy coś mi się tu odblokuje w karnecie. Nie, nic mi się w karnecie odblokowało. Następny będzie Star Drop, to by było miło go w sumie otworzyć. Może dzisiaj nam się to nie uda. Dobra, zobaczmy, co jest w sklepie w ogóle, bo ja sklepu nie sprawdziłem. Jak sobie teraz uświadomiłem.
Czy coś tu mamy do odebrania za darmo? Halo, halo, za darmo to uczciwa cena. Dobra, gdzie tu mamy? O, tu jest za darmo coś do odebrania. No takie raczej średnie rzeczy, no ale niech będzie. Lepszy rys niż nic, ważne, że coś dali. O, tu jest znowu za darmo coś. Aha, to może mieć karnet, dobra, to już nie jest za darmo w takim razie. Dobra, no czyli nic tutaj nie ma tak za bardzo dla mnie. Dobra, starcie solo wygrałem. Nie gram kolejnego starcia, bo na pewno bym je przegrał. Zagrajmy w takim razie... gorącą strefę zagrajmy. Może, dobra, spróbujmy gorącą strefę zagrać. Osiobitowiec, oceniam tą postać jako naprawdę bardzo fajną. I super, że nim się tak gra. Aha, ośmiobitowcem ja nie będę stał w tej strefie w ogóle, bo mi się to nie opłaca. Ej, dobra, to będzie mega mocne, oni nie stoją w środku. A ja po prostu będę sobie biegać dookoła i będę tam strzelał do środka tym ośmiobitowcem. Mega dobry pomysł, nie? Dobra, pyk, lecicie, pyk. Dobra, tu, dobra, to mega mocne. Mega mocne. Jeszcze dostaję jakieś powiadomienia z Twitcha, dobra. Uwaga, gramy tu. Niech się leczy, niech się uleczy nasz ziemeczek. Ośmiobitowiec, dobra. Wchodzimy do środka. Wow! Dobra, gramy na bóla, a ból wiemy, że jest mocny. Dobra, rzucamy tutaj to. Dobra, git. Dobra, i idziemy teraz przyjmować punkt, bo oni teraz to tam przyjmują. A nie mogą tego przejąć. Dobra, git, mega dobrze. Dobra, przejmujemy to. Tam dostaje ból, dostaje jeszcze raz, dobra, git, teraz tam, dobra, tu dostają, tu, rzucamy to, dobra, mega dobrze, ja nie mogę, ale dzicz, dobra, pyk, dobra, dostał, nawet nie zdążył do nas dolecieć, yo, ale my ich niszczymy, dobra, tu rzucamy to, dobra, dostają, nie mogę nawet przejść już teraz, bo tutaj zrobiłem sobie jakiś, nie wiem co to robi w ogóle ten mój ult, szczerze mówiąc, ale, dobra, no nie, no niszczymy ich mega, dobra, tu, dobra, dostają tam, ja nie mogę się tu zbliżyć w ogóle, to jest mega mocne, ale wiecie co jest śmieszne, że oni ciągle szli środkiem, w ogóle nikt nie poszedł bokiem, bo tak to by nas rozciągnęli, a tak oni ciągle idą środkiem, my ciągle przed siebie i... Zero, że tak powiem, gwiazdy gry mam, super. Zero oporu, że tak ujmę. No nie no, ja to są totalnie za proste poziomy dla mnie. Ja muszę polecieć bardziej do przodu, muszę zrobić więcej pucharków, bo tutaj się, tu są słabi ludzie jak dla mnie. Dobra, uwaga, no nie no, bardzo rzadki, ja chciałem legendarny. Dobra, no odbieramy to, dostajemy trochę pucharków. Czy my zaraz będziemy mieli kolejny poziom? Okej, następny cel dostaniemy te, jak to się nazywa, pieniążki. A tutaj potrzebujemy 850. Ja jestem w stanie chyba 850 dzisiaj zdobyć, czy nie? Dobra, spróbujmy knockout, 5 na 5. Niech będzie, nie grałem tego trybu, a trzeba sprawdzić, bo coś jakieś nowe chyba mi się wydaje. I spróbujemy, zobaczymy jak to tutaj będzie, że tak powiem, się prezentowało. Dobra, idziemy tu. Znaczy idziemy, no czekam aż się nam załaduje. I uwaga, lecimy sobie w prawą stronę. No ciągle bym się dobrze było trzymać z kimś, bo nie mogą się na mnie sfokusować, bo wtedy ja przegram. Dobra, uwaga, leci tam. Dostał ciosa, leży. Dobra, tam. Leży, nie, jeszcze nie leży. Tyk, dobra, super, leży. Leży. Teraz tu, albo tu. Dobra. No, zginiesz czy nie zginiesz? Zgiń. Dobra, tu. No. Dobra, leży. Jest git. Ale go dobiliśmy. Dobra, ja jestem jakiś większy i też jestem wolniejszy, mam wrażenie, czy mi się wydaje. Ale też chyba jestem silniejszy dzięki temu. Dobra, tu. Okej, tam jakiś gościu pokonał drugiego. Dobra. O! Dobra, ja tam dostałem trochę. Ale dobra. Dobra. Dobra, git, wygrałem! Tak jest! Ej, ja nie wiem, czy to, co ja rzucam na ulcie, czy to nie jest wzmocnienie dla mnie, a nie dla nich. Ja nie wiem, co to robi totalnie, bo nie sprawdziłem tego, ale wydaje mi się, że to nie bije ich, bo ja to rzucam im pod nogi, a... O kurczę. Dobra, żyję, jeszcze mnie uleczyli! Dobra, git! Git. Strzelamy tam. Dobra, tu rzucamy sobie pod nogi to. Dobra. Tam. Dobra. Let's go. Tam trzeba bić, bo tam ktoś jest. O, tu. Dobra. To mnie chyba wzmacnia, tak mi się wydaje. Tak, to na pewno mnie wzmacnia. Czy ja źle używałem tego ulta?
Dobra. Dobra, tu. Git, let's go, wygraliśmy drugą rundę, co oznacza, że wygraliśmy cały mecz. Dobra, git, ej dobra, niezły knockout, nie? Gwiazdą gry zostałem, zrobiłem najwięcej obrażeń chyba i w ogóle najwięcej killi. Dobra, jestem nie do zwalczenia, mówię wam. Dobra, ile to pucharków dało nam? Dobra, no dało nam tak, że możemy odebrać sobie monety, ale nie możemy odebrać jeszcze tutaj następnego tego stara dropika, a ja bym chyba chciał go dzisiaj odebrać, więc zobaczmy, co to jest ta Godzilla, wydarzenie specjalne, miejska zadyma, początek wydarzenia za 5 godzin, to teraz tego nie możemy zagrać w takim razie. Co byśmy mogli zagrać takiego? Nie wiem, czy ja na czymś zdobędę tyle pucharków, spróbujmy zagrać to. Wow, ja tu mam jakichś ziomeczków w drużynie, co jest? Dobra, gramy normalnie, a co? No co, dobrze na micie, to gramy. To są chyba te ziomeczki, z którymi ja grałem teraz. Oni jakoś weszli do mnie do lobby, nie wiem jak oni to zrobili. Ale... A nie! Co jest grane? Dlaczego... Gdzie oni są? Dobra, ja chyba teraz walczę sam, tak mi się wydaje, i później oni będą. I oni teraz czekają chyba. Dobra, no to spokojnie, no to oni sobie nie pograją, bo ja tu kończę tą rozgrywkę. Dobra, mega łatwo. Pierwszy win za mną, dobra. Teraz muszę pokonać drugą osobę. Jak ja pokonam wszystkich trzech, to S, nie? To po prostu... To będzie śmiesznie. Dobra, tu stoimy i czekamy z osobą, która się pojawi gdzieś. Czekamy, aż ktoś się wychyli. No, gdzie jest tutaj zawodnik? Wow, tam jest! Dobra, dałem się ja zrobić w bambuko. Ej, bo moja drużyna sobie nie pogra! Ja to samo robię! No dobra, trudno, my będą mieli łatwego wina, nie? Wow! Gdzie ona jest? Dobra, tam jest, wyleczyła się. Dobra. Dobra, wyleczyła się. Dobra, nie wiem, łatwo. Pogonuję wszystkich trzech. Ej, dobra, moja drużyna nic co nie pograła. Zagrałem sam tą rozgrywkę. Powiem tak, osiobitowiec jest mocny. Dobra, mamy do odebrania jeszcze star dropa. Dobra, odbieramy to normalnie. Jestem ciekaw, co nam wyleci. No nie, no rzadki, ale lipa fest. Dobra, bierzemy te monety. Troszkę nam się tego uzbierało. Dobra, zagrajmy, nie chcę pojedynku, bo tu właśnie nie ma zabawy w takim czymś. Zagrajmy jeszcze raz ten knockout, bo to było spoko. Więc bierzemy knockout i jak teraz zagramy ten knockout, to może uda nam się tego star dropa zdobyć i to będzie ostatnie, co dzisiaj zagramy. Ale dobra, lecimy z tym knockoutem, bo naprawdę gra mi się przednio. Osiobitowiec jest przemocny, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest jedna z mocniejszych postaci w tej grze. Nie wiem, czy nawet nie jest mocniejszy niż to, co ja ostatnio miałem, tego buza. Więc gramy tym teraz. Dobra, tu. Dobra. Dobra. O kurcze. Dobra. Trzeba uważać. Za bardzo poleciałem do przodu, za bardzo się podpaliłem, a to nie ja jestem tutaj osobą, która powinna siwić! Ja! Dobra. Trzeba się usunąć lekko w cień. Dobra, tutaj. Bijemy tam. Dobra. Bijemy tu. Bijemy tam. Dobra, szybko. Lecisz. Gdzie on jest? Szkoda, że ja tam kamerki nie widzę, że mam to takie, że jestem ograniczony w widzeniu. Dobra. Dobra, git, pokonany, okej. Dobra, no zostałem sam ostatni, więc dobrze, że przetrwaliśmy najdłużej. Lecimy z drugą rundą, jak drugą rundę wygramy, to as win. Więc wydaje mi się, że powinniśmy dać radę, bo jesteśmy mocni! Dobra, już pierwszy leży! Teraz tego! Leży drugi! Teraz ten! Wow! Dobra, stoimy tu, dobra, pokonany. Teraz niech mnie tu wyleczy wszystko. Dobra, lecimy, stoimy sobie w tym, bo to mi daje jakąś chyba regenerację. Dobra, został ostatni ziomek, lecimy na niego. Dobra, zamykamy go, jeden tu, drugi tam. Dobra, niszczymy go tutaj. Gdzie on jest? On zginął? Gdzie jest ostatni? A, tu jest.
leciutko, łatwiutko. Nie ma dla mnie tutaj, że tak powiem, mocnych, nie? Gwiazda gry, znowu ja. No ej, elo, i kurczę, łatwo, nie? Zwycięska paska, pasa 18, no ja jestem jakiś zwyciężony w ogóle. No ja nie potrafię przegrać w tą grę. Po prostu. Nie potrafię w nią przegrać. Dobra, mamy pucharki. O nie, brakło mi naprawdę jeszcze pucharków. Jak ja gram tak wybitnie. No dobra, widzowie, no to będziemy wbijać sobie w następnym odcinku. Ja wam dziękuję. 8-bitowiec to jest naprawdę potężna postać.